Witajcie Hopheadki i Hopheadzi. Witajcie trzeciego dnia Gdynia Design Days. Dzisiaj tematem naszego daily vloga jest sieci, czyli temat przewodni tegorocznej edycji Gdynia Design Days. Sieci w naszym rozumieniu połączeń między ludźmi, bo to ma bardzo dużo wspólnego z piwem rzemieślniczym. I praktycznie jest to taka sól ziemi piwa rzemieślniczego. Bez sieci, bez połączeń z innymi ludźmi, no nie ma piwa rzemieślniczego. Nie ma wielkich piw rzemieślniczych. Ale wieje. Mamy tutaj dzisiaj w Gdyni małą wichurę. I tak, jeśli będziemy opowiadać właśnie o networkingu, o sieci w świecie piw rzemieślniczych, w trzech aspektach. Pierwszym to współpraca piwowarów z ludźmi, którzy wytwarzają, produkują, tworzą surowce do piwa, takimi jak słodownicy, plantatorzy chmielu. Oczywiście korzystają z własnych doświadczeń w tym temacie. I to chyba takim sztandarowym przykładem współpracy poza oczywiście Polską, to jest to, co się stało z amerykańskim chmielem, z plantatorami chmielu, którzy w latach 70. zaczęli szukać alternatywy dla wtedy bardzo wysokich cen chmielu europejskiego. Zaczęli szukać i we współpracy, ścisłej współpracy z browarami, zaczęli produkować, odkrywać nowe odmiany. A teraz w połączeniu z piwowarami rzemieślniczymi tych odmian powstaje tam nawet kilka rocznie, tak? My też jesteśmy przykładem takiego połączenia, bo wszystko dzięki pasji właśnie i zaangażowaniu i zrozumieniu się plantatora chmielu z piwowarem. To się bardzo mocno rozwija i my też otrzymujemy próbki takich chmieli eksperymentalnych, takich, które są robione, jeśli nam się spodobają, jeśli nam się nie spodobają, to nie trafiają Dokładnie, ale też współpracujemy z polskimi plantatorami chmielu, z Pawłem Piłatem, którego serdecznie pozdrawiamy, który wyłowił chmiel Junga i namówił nas do właśnie do uważenia piwa Hopsasa, które miało premierę rok temu właśnie na tym festiwalu. Tak, i Paweł pracuje też nad nowymi odmianami, kontaktuje się bardzo mocno z browarami. To połączenie daje nam nadzieję, a nawet pewność, że polskie chmiele będą się bardzo mocno rozwijać i to połączenie będzie coraz silniejsze. Dokładnie. Drugim aspektem jest współpraca między browarami. Między browarami, między piwowarami, bo tak naprawdę całe piwowarstwo rzemieślnicze to taka jedna wielka sieć, a współpraca między browarami to jest chyba najlepsza rzecz, jaka może się zdarzyć, bo ja jestem w tej chwili pewien, że jeśli byśmy zapisali do jakiegoś browaru zachodniego, że potrzebujemy pomocy, informacji, czy też jedziemy gdzieś tam, chcielibyśmy coś zobaczyć, odwiedzić browar, wymienić się pewnymi doświadczeniami, to od razu otrzymamy super pozytywne odpowiedzi i zaproszenie, i tak wielokrotnie było, gdziekolwiek jesteśmy, staramy się z takimi ludźmi połączyć, a już takim clue i taką solą to są oczywiście kooperacje, tak. Każdy taki kontakt na ogół kończy się kooperacją i to są godziny spędzone nie tylko na ważeniu piwa, ale także na wspólnym spędzaniu czasu i rozmawianiu właśnie jak się rozumie piwo rzemieślnicze, jakie wartości temu w pracy przyświecają. Zawsze w tych tematach znajduje się wspólny język, miło spędza czas, wymienia doświadczenia, zdobywa wiedzę, której się nie miało, też od siebie się daje pewne rzeczy, które się wie, a których ktoś nie wiedział, i te wszystkie puzzle, elementy się uzupełniają, dzięki czemu każdy wychodzi zwycięski z takiej kooperacji. Tak, no my możemy się na przykład dowiedzieć, jak uważać jakieś piwo charakterystyczne dla danego regionu kraju, a ktoś może się od nas dowiedzieć o czymś ciekawym na temat na przykład piwa grodziskiego, czy piwa jopejskiego, czy polskich odmian chmielu. Tak, i to jest super sprawa, która pcha to piwowarstwo do przodu, a takim chyba najprzyjemniejszym dla nas aspektem tej sieci, tych globalnych połączeń jest... Trzeci aspekt, czyli... Tak? Czyli kontakt z ludźmi, którzy piją te piwa i są fanami, jeżdżą na festiwale, przychodzą do pubów na premiery, udzielają nam uwag, jak poprawić dane receptury, jak je zmienić i to dla was to robimy.
Mamy małego piwowara tutaj z nami. O, pomachaj chwilę tutaj do kamery. Zaraz podejdę ci do sprawy, dobra? No, dokładnie. I chyba takim szczytowym osiągnięciem połączeń z ludźmi było piwo Smoky Joe. Smoky Joe, to wyście zdecydowali, jakie zmiany w recepturze tego piwa zaszły. I wszystko dzięki sieci internetowej, gdzie głosowaliście w ankiecie. Myśmy to wzięli pod uwagę. Zliczyli głosy i to, co chcieliście, uważaliśmy. I to jest teraz jedno z naszych sztandarowych piw, osobiście przeze mnie bardzo cenione, bardzo lubiane. I to jakby zrobienie tego piwa, też pomyśleliśmy, że możemy iść krok dalej. Wy poprzez sieć wyraziliście swoją opinię, a my poprzez sieć naszych kontaktów jeszcze postaraliśmy się to piwo poprawić, produkując do niego czekoladę. Właśnie, to jest właśnie tak, też w połączeniu sieciowym z manufakturą czekolady. Którzy nadają na takich samych falach jak my i przygotowali tę czekoladę razem ze słodem, którego używamy do produkcji i do ważenia Smoky Joe. Ale żeby nie powiedzieć wszystkiego, bo już skończymy teraz tego Daily Vloga, bo 10 lipca, dokładnie w tym kontenerze, w którym tutaj siedzimy, będziemy prowadzić prezentację wspólnie z Aleksandrem Kimburgiem, który przyjeżdża do nas z Braunkunstkeller. Opowiemy właśnie o współpracy, o networkingu w świecie piwa kraftowego, a od razu po naszej prezentacji o godzinie 19 nastąpi premiera piwa, które wspólnie uważaliśmy. I będą też inne atrakcje i będzie też Bila i Gamicz. Czyli nasza amerykańska pszenica, specjalne piwo, które uważaliśmy z myślą o lecie. Lecie, cieple, gorąco i plaży. Więc zapraszamy Was do Gdyni. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.